Gość po ósmej. Dzień dobry, a dziś naszym gościem dr Jacek Koprowicz, lekarz pracujący na pierwszej linii pandemii w szpitalu na Stadionie Narodowym. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Z Izraela płyną informacje, że życie powoli wraca do normy, otwierają się restauracje, w weekendy trudno o wolne miejsce, tymczasem w Polsce słyszymy o zapowiedzi całkowitego lockdownu. Czy możemy powiedzieć coś optymistycznego naszym słuchaczom i widzom od rana, kiedy to się skończy? No nie ma wokół mnie ani szklanej kuli, ani czarnego kota, więc nie będę wróżył i mówił, co będzie za tydzień, miesiąc czy pół roku. Natomiast to, co jest pewne, to to, że w Izraelu był totalny, bardzo twardy lockdown przez wiele tygodni. My myślimy na to, co się dzieje u nas jest ciężko, że zamknięte siłownie, baseny, restauracje, natomiast tam było zamknięte kompletnie wszystko. I to był klucz do ich sukcesu, to, że ilość zakażeń była w ten sposób przez brak kontaktu między ludźmi minimalizowana i to, że udało im się dzięki gigantycznym środkom finansowym wyłożonym na szczepionki zaszczepić już ponad 50% społeczeństwa. To porównajmy liczby. 9 milionów osób żyje w Izraelu, zachorowało 828 tysięcy, 6 tysięcy zmarło, a w Polsce na 38 milionów przeszło COVID, 2 miliony, zmarło 49 tysięcy. Jeśli chodzi, porównamy szczepienia, to 55% populacji w Izraelu, 8% populacji w Polsce. Dokładnie. Czyli możemy powiedzieć, że rzeczywiście ten lockdown też oprócz szczepień ma ogromne znaczenie? Ma ogromne znaczenie. Nasz rząd mimo wszystko jest bardzo łagodny dla nas. Ja mam świadomość, że nasze społeczeństwo, ja również, jestem zmęczony faktem, że ponad rok ciągle żyjemy w tym napięciu, że słyszymy o tym, że czegoś nam nie wolno. Natomiast tylko ta pierwsza fala, która tego strachu, fala strachu, a nie fala zakażeń, która była w miesiącu marcu, kwietniu, kiedy rzeczywiście wszyscy grzecznie jak trusie siedzieli w tych domach, te wszystkie słynne ujęcia w stacjach telewizyjnych pokazujące wymarłe miasta, to był ten moment, gdzie była cisza, jeżeli chodzi o zakażenia. Wręcz ludzie podsycali między sobą te teorie spiskowe dotyczące, że chyba tego wirusa nie ma, no bo nikt nie znał nikogo, kto by na niego zachorował. No a dzisiaj może już pogodziliśmy się z tym, zaakceptowaliśmy tego wirusa. Próbujemy to jakoś oswoić, udawać, że go nie ma, że to tylko zwykłe przeziębienie, grypa, a jeśli nas już dotknie, no to trudno, przecież całe życie, nie możemy całego życia spędzić w izolacji. No oczywiście, że nie możemy, ale to od nas zależy, jak długo będziemy w tym marazmie i w tym takim dziwacznym zawieszeniu. Myślę, że każdy chce zdjąć wreszcie tą maseczkę. W tej chwili trwają intensywne badania, żeby potwierdzić lub zaprzeczyć tej koncepcji, że osoby zaszczepione nie tylko, że są na pewien czas, bo pamiętajmy, to nie jest na całe życie, ale na pewien czas są bezpieczne i w tej ogromnej ilości, 90-kilku procent, raczej nie zachorują w przeciągu, powiedzmy, około pół roku, na pewno tak się uważa, co... A i uciekło mi. Dobrze, zapytam w takim razie o inną rzecz. Ekspertów WHO niepokoi wysoki wskaźnik zachorowań i zgonów w naszej części Europy obok Słowacji, Czech i Węgrzech. Mamy zapełnione szpitale, mamy coraz więcej ciężkich przypadków. Pan to obserwuje na co dzień w szpitalu na Stadionie Narodowym. Dlaczego tak się dzieje? Tak, panie redaktorze, znaczy WHO to też jest wszystko umowne, bo jak pan wie, WHO ustaliło taki wskaźnik, że jeżeli 20% jest przyrostu w danym kraju, to jakoby dany kraj sobie nie radzi z epidemią na swoim terenie. Są to, myślę, wartości dość hipotetyczne, bo równie dobrze można ten wskaźnik ustawić na poziomie 25, 30 czy 10, więc co do tego bym się jakby nie szczególnie przyklejał. Natomiast
co się dzieje w szpitalach tymczasowych, chociażby tam, gdzie mam przyjemność, no przyjemność to może złe słowo, ale gdzie z konieczności zawodowej jestem proszony o pomoc, czyli w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym, no jest źle. W miesiącu styczniu leżało tam kilkudziesięciu pacjentów i nie dlatego, że jakby nie było w województwie mazowieckim pacjentów, tylko jakby szpitale, które zajmowały się pacjentami covidowymi, nie chciały oddawać pacjentów tych lżej chorych do tego szpitala. To też jest kwestia mechanizmu finansowania niestety. Szpital Narodowy nie jest takim pełnoprawnym szpitalem. On nie posiada tego zaplecza, które posiada każdy normalny szpital. Zresztą to dotyczy każdego szpitala tymczasowego. Jak sama nazwa mówi, tymczasowy. To są zaadaptowane przestrzenie dla potrzeb To ja, panie doktorze, zapytam tak. Co robi psychiatra w szpitalu tymczasowym, w szpitalu leczącym COVID? Czy jest już rzeczywiście tak mało lekarzy, że potrzebny jest też psychiatra, z całym szacunkiem oczywiście dla pana specjalizacji, czy jednak jest tam potrzebny też z nieco innych powodów niż tylko COVID? Kompletnie z innych powodów. Ja nie jestem tam jako jeden z wielu lekarzy dyżurnych, którzy przychodzą na 12 czy 24-godzinne dyżury, żeby zajmować się pacjentami. Ja jestem proszony ze względu na pewne objawy stresu, które występują u tych pacjentów. Lęk, depresja, drażliwość, huśtawka nastroju, gniew, zwiększona nerwowość. To są objawy, które się pojawiają u tych osób zamkniętych w tych przestrzeniach, które no też nawet nie przypominają tak do końca szpitala takiego zwykłego, jakiego pacjenci do tej pory znali. Przestrzeń zaadaptowana często jest bez okien. Ci pacjenci nie wiedzą, czy jest dzień, czy noc. Ich rytm dobowy regulują dostarczane posiłki i zapalane, przygaszone przez personel światło. To pokazuje, jaki COVID jest groźny nie tylko ze względu na zajęcie płuc i zajęcie dróg oddechowych. Odizolowani seniorzy, odizolowani nastolatkowie, to z pewnością rodzi problemy na przykład z uzależnieniem, alkoholizm. W normalnych warunkach trudno go leczyć, a co dopiero w pandemii. No, nie mam wątpliwości, że jest to gigantyczny problem. Jeżeli chodzi o problem alkoholu osób w podeszłym wieku, to my w ogóle sobie nie zdajemy sprawy, że ten problem istniał również i przed pandemią. Te starsze osoby, odizolowane niestety w dużej mierze od społeczeństwa, szukają pociechy czy rozrywki właśnie w alkoholu. W tej chwili, kiedy ten ograniczony kontakt jest wręcz kompletnie odcięty, nie ma już w ogóle możliwości spotkania się z wnukami, z bliskimi, bo już nawet już nie chodzi o zakazy rządowe, tylko gdzieś rosnącą świadomość społeczeństwa i jednak dzieci, wnuki boją się odwiedzać swoich rodziców, mając z tyłu głowy tą informację, że być może ja mogę przynieść tego wirusa mamie, tacie, i to będzie koniec jego życia. Więc to powoduje właśnie tą wzmożoną izolację, która doprowadza przez tą uczucie tej samotności do depresji, którą no, najłatwiej jest leczyć alkoholem. No właśnie problem depresji, wspomniał pan o tych stanach w szpitalu, ale także myślę, że w domach ona też chyba zaczyna dominować, na pewno się pojawiać. Proszę powiedzieć, jak sobie radzić z tymi problemami? Oczywiście rozmowa jest krótka, nie wyjaśnimy wszystkich problemów, ale może jakieś proste rady, jak przetrwać tę izolację, żeby nie zwariować, żeby rzeczywiście można było do tej restauracji już niebawem wyjść? No to jest ciekawe pytanie, bo tak naprawdę nie ma lepszego sposobu na polepszenie sobie nastroju, jak rozmowa z bliskimi, jak ciepło bliskiej osoby, kontakt z tymi osobami, które znamy, lubimy, kochamy. A tu okazuje się, że nie za bardzo jest to czasami możliwe, wręcz jest to niezalecane.
Natomiast jeżeli czujemy się samotni, no mamy jeszcze przynajmniej te media, ten internet, ten telefon, żeby ten kontakt w jakiś sposób próbować wypełnić. To jest, myślę, jedna rzecz, którą możemy robić. Jeżeli przekracza to pewną naszą granicę, no jednak może warto skorzystać ze wsparcia, czy to psychologa, czy być może nawet psychiatry. Ale najpierw bym proponował jednak tego psychologa. Myślę, że psychiatrę zostawmy sobie na te już najgorsze, najtrudniejsze momenty w naszym życiu. A jak przekonać tych, którzy są nieprzekonani i którzy mówią, że te zakazy nie mają sensu i jednak nie noszą maseczek, nie zachowują dystansu? Jak ich przekonać, że jeszcze chwila izolacji i powinno się poprawić? Kilka dni temu w innej stacji o tym mówiłem. No, dla mnie jest to po prostu zwykła głupota. Nie może być. Myślę, że takim osobom, które widząc, bo to jest trzecia fala, widzimy te wskaźniki. W dniu wczorajszym poinformowano nas, że prawie 25 tysięcy łóżek szpitalnych jest zajętych, że 2400 kilkadziesiąt respiratorów pracuje. A wiemy, że śmiertelność osób leżących pod respiratorami to jest między 50 a 70%, w tej chwili bliżej tych 70%, czyli około z tych osób, o których mowa, około 1800 umrze. Jeżeli takie dane kogoś nie przekonują, to ja nie wiem, czy w jakikolwiek sposób można do tych osób jeszcze dotrzeć. Miejmy nadzieję, że uda się do nich dotrzeć. Myślę, że to jest ważny apel, który przed chwilą usłyszeliśmy. Myśli pan, że zostanie wysłuchany? No mam nadzieję. No, takie osoby jak ja, jak wielu innych lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, którzy gdziekolwiek się wypowiadają, no, mówimy to nie po to, żeby zaistnieć w mediach, tylko po to, żeby uświadamiać ludzi, że ten wirus jest realny, że jest zagrożeniem, że jeżeli nawet przeszłaś ten COVID w sposób łagodny, to być może twoja mama umrze. I chrońmy więc siebie nawzajem. I zachowajmy dystans, zachowajmy oczywiście, stosujmy maseczki, no i pamiętajmy o tym, że święta powinniśmy spędzić w domu, a już po świętach pewnie za jakiś czas będzie lepiej. Doktor Jacek Koprowicz, psychiatra ze szpitala na Stadionie Narodowym, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, zdrowia życzę, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam również i zdrowia życzę.